funkcję y od t nazywamy rozwiązaniem zagadnienia początkowego. Y' równa się f od ty z warunkiem początkowym y od t0 równa się y0. Jeśli jest rozwiązaniem właśnie tego równania różniczkowego, spełnia ten warunek, no jest tym rozwiązaniem na pewnym obszarze d, do którego należy punkt t0, y0, zawierającym się w r kwadrat w płaszczyźnie. Geometryczna interpretacja tego jest taka, że rozwiązań takiego równania różniczkowego no jest z reguły nieskończenie wiele, natomiast to, które jest rozwiązaniem naszego zagadnienia początkowego, to jest to, które przechodzi przez ten punkt. Takie rozwiązanie nie musi być jedyne, o tym powiemy więcej w następnym filmie. Teraz mamy takie zadanie. Chcemy sprawdzić, że dla każdego c należącego do liczb rzeczywistych funkcja y od t równa się c do, razy e do minus 2t jest rozwiązaniem tego równania różniczkowego y prim plus 2y równa się 0, a następnie chcemy wyznaczyć c, dla którego spełniony jest też warunek początkowy y od 0 równa się 1. No dobra, no to co? Musimy policzyć y prim od t. No i co to będzie? To będzie c razy, i tutaj pochodna z e do minus 2t. To jest e do minus 2t i jeszcze pochodna w neutrze, czyli minus 2t, to jest minus 2. I dostajemy, że to jest pochodna, to jest y prim od t. No to teraz wstawiamy to do tego równania różniczkowego i co mamy? Minus 2c razy e do minus 2t plus 2 razy c razy e do minus 2t. No i to się kasuje i to wychodzi 0, więc rzeczywiście dla dowolnych liczb rzeczywistych c taka funkcja spełnia to równanie różniczkowe. Teraz chcemy, żeby jeszcze zachodził ten warunek, czyli y od 0 było 1. No to y od 0, no to to jest c razy e do zerowej. I to jest po prostu równe c, ponieważ e do zerowej to 1. No i to ma ostatecznie dać wynik 1, więc w takim razie c musi być równe 1, czyli nasza funkcja, która spełnia to zagadnienie początkowe, to jest y od t równe e do minus 2t po prostu. Jeszcze jeden przykład. Teraz chcemy sprawdzić, że funkcja y od t równa się t plus c razy sinus t jest rozwiązaniem tego równania różniczkowego y prim minus y razy kotangens t równa się sinus t dla każdego c należącego do rzeczywistych. Następnie, jak już to sprawdzimy, chcemy znaleźć takie c, dla którego spełniony jest warunek początkowy y od pi drugich równa się pi drugich. Dobra, no to znowu liczymy y prim od t, czyli pochodną tego tutaj po t, no to pochodna tego nawiasu to jest po prostu 1 razy sinus t, plus, teraz t plus c tutaj zostanie, a tutaj pochodna sinus t to jest cosinus t. Czyli, no krócej mówiąc, sinus t plus c razy cosinus t. Ok, i wstawiamy to teraz do tego równania różniczkowego. No i co będziemy mieć? Sinus t plus c razy cosinus t minus y, czyli t plus c razy sinus t razy kotangens t ma się, znaczy nie, po prostu policzmy, ile to wyjdzie, no i chcemy, żeby na końcu wyszło sinus t, więc zobaczymy. No to tutaj mamy to sinus t plus c razy cosinus t minus t plus c. I tutaj kotangens t to inaczej cosinus t przez sinus t. Więc sinus t się skróci i zostanie po prostu cosinus t. No i teraz co widzimy? No to się tutaj kasuje i zostaje nam sinus t. Więc tak, mamy bez względu na to, jakie jest c, jaką jest liczbą rzeczywistą, to to równanie różniczkowe jest spełnione przez tę funkcję. Zatem teraz chcemy wyznaczyć c w taki sposób, żeby y od pi drugich było równe pi drugich. Y od pi drugich to będzie, jeszcze raz spójrzmy, t plus c razy sinus t. Czyli t, no to pi drugich plus c
razy sinus t, czyli sinus pi drugich. No to będzie równe pi drugich plus c razy a sinus pi drugich, czyli inaczej sinus 90 stopni, to jest 1 po prostu. Czyli to jest pi drugich plus c. I to ma się równać pi drugich. Stąd prosty wniosek. C równa się 0. Dla c równego 0 mamy spełniony warunek początkowy, czyli nasze y od t ostatecznie będzie po prostu równe. No jak c tutaj będzie równe 0, no to c znika i zostaje nam po prostu t razy sinus t. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.